Witam Państwa bardzo serdecznie w 144. wydaniu Tygodnia w Krynicy i Małopolsce. A w tym tygodniu zobaczymy m.in. 47. festiwal imienia Jana Kiepury, święto wód mineralnych oraz wywiad z Olgą Bończyk. Gala Verdiowska zainaugurowała w sobotę 10 sierpnia 47. festiwal imienia Jana Kiepury. Koncert prowadzony przez dyrektor artystyczną festiwalu Alicję Węgorzewską i konferencjera Adama Czopka przyciągnął wielu melomanów. Osiemnaście litrów krwi udało się uzyskać podczas poboru, który zorganizowała Państwowa Straż Pożarna w Krynicy. Akcja odbywała się 11 sierpnia w ramach programu Ognisty Ratownik Gorąca Krew, a towarzyszyła jej orkiestra Dęta Płoty. Młodszy kapitan Dariusz Cieśla, koordynator akcji z ramienia Polskiego Czerwonego Krzyża, jak również Państwowej Straży Pożarnej. Znajdujemy się w obiekcie jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Krynicy-Zdroju, gdzie po raz kolejny odbyła się akcja w ramach Ognisty Ratownik Gorąca Krew, akcja poboru krwi. Na obecną chwilę około 40 osób już jest zarejestrowanych, oddało 20 kilka osób, to jest około 9 litrów krwi już pozyskano. Jak zawsze, co roku w okresie urlopowym, wakacyjnym są duże niedobory krwi. Związane jest to z tym, że krwiodawcy wyjeżdżają na urlopy, jest mniejsze zainteresowanie oddawaniem, natomiast bardzo dużo jest potrzeba tej krwi. Z uwagi na to, że okres ten obfituje właśnie w wypadki, wszelkiego rodzaju różne zdarzenia i ta krew jest po prostu potrzebna. Strażacy jak co roku bardzo aktywnie na apel centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa o braku krwi odpowiadają. Stąd też nasze akcje między innymi przeprowadzane są właśnie w okresie wakacyjnym, gdzie na strażaków, jak wykazują te akcje, zawsze można liczyć, jak również na społeczność tutaj lokalną, wszystkich mieszkańców Krynicy. Aktorka i wokalistka Olga Bończyk jako pierwsza odsłoniła swoją gwiazdę na podwójnej alei artystów i mecenasów Krynicy. Zobaczmy. Dzień dobry Państwu, Małopolskie TV, Małgorzata Karyńska. Rozmawiam z Olgą Bończyk, aktorką, piosenkarką. Pani Olgo, właśnie, jest Pani bardziej piosenkarką czy aktorką? Och, to zawsze takie pytanie dość trudne, ponieważ za każdym razem mam taką pewność, że za każdym razem, kiedy stoję na scenie teatralnej, jestem aktorką i nie wyobrażam sobie świata bez tej części mojego życia, ale kiedy z kolei stoję na scenie estradowej i śpiewam swoje koncerty, wydaje mi się, że po prostu jestem wokalistką i no cóż, mam nadzieję, że nigdy nie będę musiała wybierać, że będę sobie mogła zawsze śpiewać i zawsze grać i stać przed kamerą i te dwie drogi, którymi podążam, będą moimi drogami do końca życia. Pani zaczynała bardzo wcześnie naukę gry na fortepianie, tak? W wieku 6 lat, to była szkoła muzyczna. Również brat, tak? Też, grał na skrzypcach. Na skrzypcach i obecnie jest w orkiestrze Agnieszki Duczmal w Poznaniu, tak.
Dwudniowe święto wód mineralnych odbywające się w Muszynie przyciągnęło jak zwykle sporą publiczność. Tym razem na scenie mogliśmy zobaczyć Lachersów, Broadway w Muszynie oraz gwiazdę wieczoru Tatianę Okupnik. A my wracamy na Krynicki Deptak, gdzie kolejne gwiazdy odsłoniły aktorki Ewa Kasprzyk i Joanna Kurowska. Ja widziałam pani Ewa wczoraj, to wszystko jest w stanie. Proszę. Brawo! To ja wstanę teraz. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję. To ja bardzo miło. Usta milczą, dusza śpiewa, kochaj mnie. Alicja Węgorzewska, dyrektor artystyczna festiwalu imienia Jana Kiepury i uwagi, Rosa w bitwie na głosy. Alicja, kto wygrał? Dzień dobry, za nie mówiłam. Wygrała Krynica Zdrój. Tak jest, Krynica, pozdrawiamy z Krynicy. Witamy w kulturze ludzie, którzy od rana tutaj są. Na tak kupią oczywiście wodę krynicką. Tegorocznymi zwycięzcami 22. rajdu rzeszowskiego zostali Kajetan Kajetanowicz i Jarosław Baran. Zobaczmy fotorelację. Dziesiątego sierpnia zakończył się drugi międzynarodowy plener malarski Braterskie Spojrzenie. Finisarz zwieńczył występ bandurzystek i wystarował pracę rękodzielników z Ukrainy. Szkoda. Cudne rzeczy pani. Dobry wieczór Państwu. Serdecznie Państwa witamy na poplenerowej wystawie prac naszych przyjaciół z Ukrainy, z okręgu winnickiego. Malarze, którzy przyjechali do nas, przyjechali na zaproszenie Fundacji Braterstwo. Fundacja ta działa w Krynicy. Chcemy współpracować z Ukrainą, ze Słowacją i tego typu właśnie pragniemy inwestycji, no tak to można powiedzieć, inwestujemy w przyjaźń, inwestujemy w kulturę i mamy nadzieję, że z czasem coraz więcej tego typu imprez się będzie odbywało. Proszę Państwa, ja może przedstawię tutaj. Pani Alicja Fliger jest dyrektorem ORW Panorama. Pani Iwona Romaniak jest prezesem naszej fundacji. Natomiast
pomysłodawcą i fundatorem, tak go nazywamy, jest Władysław Krejczyk, który dla nas wszystkich jest Sławkiem. I jak będziecie Państwo rozmawiali, to proszę do niego zwracać się per Sławek, bo inaczej sobie nie wyobrażamy. Proszę Państwa, jak już wspomniałem, razem z ORW Panorama organizujemy ten plener. To już jest po raz drugi. Ja mam nadzieję, że jeszcze wiele, wiele takowych przed nami. Cztery pory roku to temat wystawy malarskiej dziennikarza TVP Info Jana Szula. Wernisaż odbył się 8 sierpnia, a pracę artysty podziwiać możemy do końca miesiąca w Krynickiej Galerii Siedlisko. Proszę Państwa, jest piękny album pana Jana Szula. W związku z tym pan pozwoli, że pan wspomniał pewne rzeczy, ale chciałbym pana sylwetkę w kilku tych zdaniach, które są tutaj przedstawić, bo panu nie wypada o sobie mówić pewnych rzeczy. Proszę Państwa, to co było powiedziane, Podkarpacie, tak, Sieniawa w rodzinie chłopskiej, później tam ukończył szkołę podstawową we wsi Leżaków. To jest bardzo istotne w tym kontekście, co pan Jan przed chwilą mówił i za chwileczkę się do tego odniosę. Następnie wykształcenie średnie techniczne, następnie absolwent Wydziału Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę zawodową rozpoczął w Polskim Radiu, potem trafił do Telewizji Polskiej, był w pierwszym zespole założycielskim Teleekspresu, ten, który bardzo często Państwo oglądacie. To bardzo ważne, bo to kiedyś ciekawa kariera. Tak. Ono jeszcze ma swoje reperkusje do tej pory. Tak, tak. Następnie dziennikarstwo informacyjne kontynuowało w Wiadomościach Telewizji Polskiej pierwszego programu, czyli tej publicznej, i cały czas pracuje w publicznej. Tu przeszedł wszystkie etapy kariery zawodowej, od reportera do TVP3, potem TVP Info, to, które jest przez nas najczęściej w tej chwili oglądane. Tak, tak, to tak przy okazji. Od czerwca 2011 roku dyrektor TVP Info, a obecnie jest, jak to opisuje, dziennikarzem i malarzem. 11 sierpnia w Nowosądeckiej Bazylice Kolegiackiej zakończy się największy w regionie odpust ku czci Przemienienia Pańskiego. Sądecką Górę Tabor odwiedziły dziesiątki tysięcy pielgrzymów z kraju i zagranicy. Drodzy bracia i siostry, wyrażam serdeczną wdzięczność pod waszym adresem. Gratuluję wam wszelkiego wysiłku i tego trwania tu stóp Pana Jezusa Przemienionego i zatworzenie tej eucharystycznej wspólnoty w dniu, kiedy do Jezusa pielgrzymujemy wraz z Maryją. Ojca, wstawiasz się za nami. W minionym tygodniu na Orliku przy ulicy Źródlanej odbył się coroczny turniej pamięci Eugeniusza Cichonia. Lewa teraz, lewa, uważaj. Piotrek gra.
Od 16 do 22 sierpnia w naszym kinie ukaże się animacja pod tytułem Smurfy 2 w 3D. Seans zaczyna się o godzinie 11.20, 13.30 oraz o 17.50. Kolejnym filmem jest Koneser. Seans zaczyna się o godzinie 15.30. Trzecim i ostatnim filmem jest Miłość po francusku. Seans zaczyna się o godzinie 20. Serdecznie zapraszamy. O pogodzie na najbliższe dni opowie nam Katarzyna Bryła. Drodzy Państwo, szczęśliwi ci z Was, którzy postanowili spędzić długi weekend na południu Polski. Piątek na małopolskim niebie będziemy mogli zaobserwować tylko niewielkie zachmurzenie. Najcieplej w Tarnowie, 25 stopni powyżej zera, nieco chłodniej w Krakowie i Nowym Sączu, po 24 kreski, w Krynicy 22 stopnie. W sobotę w całym regionie jeszcze więcej słońca i jeszcze cieplej. Termometry wskażą 29 stopni powyżej zera w Tarnowie, po 28 w Krakowie i Nowym Sączu, w Krynicy 25 kresek powyżej zera. Ostatni dzień długiego weekendu zakończył się upałem, ale też na niebie będziemy mogli zaobserwować rosnące zachmurzenie. W nocy z niedzieli na poniedziałek możliwe deszcze i burze. W ciągu dnia temperatura w Krakowie i Tarnowie będzie oscylować w granicach 31 kresek na plusie, w Nowym Sączu termometry zanotują 30 stopni powyżej zera, w Krynicy 27 stopni. I to już wszystko w tym wydaniu prognozy pogody. Na kolejne zapraszamy jak zwykle za tydzień. Świetlica Biały Lotos składa serdeczne podziękowania naszemu radnemu panu Grzegorzowi Szeli, dzięki staraniom którego troje dzieci w drodze losowania bezpłatnie pojechały na kolonie nad morze. W dzień wyjazdu dzieci otrzymały także kieszonkowe na drobne wydatki. I to wszystko w tym wydaniu tygodnia w Krynicy i Małopolsce, a na następny zapraszam jak zwykle za tydzień. Do zobaczenia.